Witam w pierwszym odcinku na moim kanale, z tej strony Marcelek 15, a dzisiaj jesteśmy w najbardziej zasypionym sklepie w Polsce, w Biedronce. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy już w Biedronce. Ten sklep nie zasługuje, żeby być w Polsce. A więc, żeby być w sklepie, wejść do środka, trzeba odkazić ręce. Pamiętajcie, trzeba odkazać ręce, jak wejdziecie do Biedronki. To jest taki syf, to jest pandemia. Zapraszam do sklepu. No. Więc patrzcie, co to jest za syf. Jakieś zielone donaty. Kto wie, czy to czasem nie jest skażone. No i co robić w czasie pandemii? Niektórzy mają maseczki, no, ale ja nie mam. No, wchodzę tu na własną odpowiedzialność. Zapraszam. Tutaj jest herbata. To jest rumianek, mięta. Szczególnie to. No. Dlaczego tu są takie... Mówią, że w Biedronce są niskie ceny. No, ale nie są niskie ceny. No, PiS-owi brakuje pieniędzy. No i widzicie. Dlaczego? Dlatego trzeba na nich głosować. Dziękuję. Idziemy dalej. Więc tutaj są serki, śmietana, słodkie rzeczy typu serki, waniliowe, homonizowane, jogurty, danonki, moje ulubione. No oczywiście nie kupuję w Biedronce, bo to są. No, idziemy dalej. Tu mamy wodę. Najtańsza woda, jaką widziałem, to jest ta woda. Żywiec Zdrój. Żaden Zdrój, nic zdrowego. Pamiętajcie. Idziemy teraz. Idziemy do kasy. Zarobiłam kupić Kinder Joy i tym barka, bo wydaje mi się, że to będzie opłacalne. No, no ale i tak za drogie, bo PiS musi wyciągnąć z nas ostatnie grosze. Idziemy do kasy. A więc jesteśmy koło kasy. Mam tu 10 PLN-ów z renty babci. No, musiałem podjmać, bo mi nie chciała dać. No, no i tyle, no. Widzicie, jaki to jest skandal? Ojebali mnie na 10 PLN-ów. I mówię, chociaż już spróbuję tego tymbarka. Fuuu! Jakie niedobre! Fuuu! I widzicie, dlatego się nie powinno opłacać kupywać w Biedronce. Dziękuję, do następnego odcinka. Zostawcie lajka i subskrypcję. Do widzenia.